Dzieciaki, słuchajcie, wróciłam już z Biedronki i po drodze zgadnęłam oczywiście Kasię. Cześć! I słuchajcie, zobaczcie co fajowskiego zakupiłam, a oto są superowe, zobaczcie, slajmy, które możecie właśnie zakupić w Biedronce. O ile dobrze pamiętam, była chyba jedna sztuka 20 zł kosztowała. I są cztery do wyboru slajmy właśnie nawet z tej serii. Cztery do wyboru slajmy. Zaraz Wam o tym opowiemy. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, a my zabieramy się za otworzenie naszego superowego slajma. Zobaczcie, dzieciaki, tak wygląda nasz slajmik, czyli nasze pudełko slajmikowe. I jak widzicie, możemy tutaj zdobyć aż cztery kolory naszej fantastycznej, słuchajcie, pachnącej masy. Tutaj w ogóle nam z boku pokazują, jakie mamy zapaszki do właśnie wyboru. Właśnie tak, Kasia już Wam mówi. Ale nawet tutaj zobaczcie, tutaj też o, zobaczycie. Tu mamy ładnie, naprawdę. Zielone jabłuszko, napiszcie, które w ogóle byście chcieli. Zielone jabłuszko. Pianka! Guma balonowa albo to mango. Nie, mango, nie, mi bardziej ta pianka się podoba. Pianka, no, już boję się trochę. Jestem ciekawa w ogóle, jaki my mamy zapach tego. Jaki kolor będzie w środku? Właśnie. W sumie tak nie ma opisanego za bardzo, co to jest. Który nie wybrałaś? Nie wiesz, ja które wybrałaś. Różowy. Jeszcze lepsze. Mi się a były różne kolorki? Tak, były różne kolorki. Myślę, że mam różowy, ale też różowego nie ma pokazanego. No nie, to jest chyba guma balonowa w takim razie, zobaczcie. Ale czadowo! Mamy gumę balonową, ale fajnie. No mam nadzieję, że się nie mylę. Otwieramy? Dawaj, ja otworzę. Dawaj. Czekam. Uwaga, otwieramy, słuchajcie. Sprawnie ci to idzie. A, spadło. I wow, spójrzcie, spadło, to Kasia sięga. I zobaczcie, mamy taki mały pudełeczko. Troszeczkę jak Danone wygląda. No. Okej, okay, wezmę swoje nożyczki superowe, słuchajcie. Tutaj muszę sobie puszysta, sprężysta. Będziemy testować, słuchajcie. Będziemy testować, zobaczymy w ogóle, co my potrafi robić. A, jest rzeczywiście fluffy. No, niby jest fluffy, słuchajcie. Tak. Tak. Aha, bo masa puszystej zabawy. No, powiem ci, jestem pełna nadziei, co no tam dobra, tego będzie. Ja już ją rozpakowałam z tego folii. Proszę. Proszę bardzo. Aha, patrzysz, okej. Okay. I spójrzcie, jest taki mały pojemniczek i uwaga. A to jak śmiesznie w ogóle, zobaczcie. Co? Co to ma niby być? Chmurka. Tak jak... mi to chmurkę przypomina trochę. No dobra, niech ci będzie. Dobra, uwaga, otwieram. Bam, bam, otwieram. No guma balonowa, powąchaj! Jednak! Powąchaj! Pachnie ładnie, nie? Ale jak mocno! To co, otwieramy? Ale czad, ja się boję! Dobra, mam nożyczki? Nożyczki mi się są, tylko wiesz co? Muszę ją tak trochę tutaj spłaszczyć, żeby aha, ale ja już rozwalałam, no. Najwięcej! Otrzymać dobra, ci? Tutaj, troszeczkę jej się... Tutaj niestety nam uciacha. O, no, to ta będzie moja. Ale ona wygląda! Ja cię kręcę, ale jest czadowa, naprawdę! Uwaga, wyciągam ją. Kasia, zobacz. A to jest taka mocna. O ja cię! Ale to się tak trochę kleje i taka woda tutaj. A to wygląda w ogóle jak guma balonowa. Zobaczcie, jak się rozciąga! Czadowa jest, w ogóle taka dziwna w dotyku jest troszeczkę. No, nie? Mega, taka, no taka jakby mokra była. Ale pachnie mega. Jakby wyjąć gumę, wyrzuć gumę. Tak. Fuj, wyjąć ją z buzi. I ją teraz co najmniej dziesiątki dzieci. I ją teraz macać w rękach. Fuj, ale to znowu naprawdę fajna jest, bardzo mi się podoba. No dobra, to zobaczcie, Kasia bawi się moją superową. Ale to naprawdę wygląda, jak to była wyrzuta guma. Masą puszystej zabawy. Powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie. Czyli tak, czyli w Biedronce ogólnie można już łatwo rozpoznać, jaką gumę, znaczy w sumie jaką tą masę będziecie mieć. Jeżeli macie różowe pudełeczko, to będzie, zobaczcie, guma balonowa. Kasia się fajnie już czuła. No to tak, ale powiem ci, że jak wybierałam tą masę, to ja się nie spodziewałam, że to będzie właśnie guma. Ale wiesz mi, że mam taką teorię spiskową. Ona jest niby super sprężysta, sprawdzamy? No. Dawaj. Wow, ale jestem ciekawa, czy to się w ogóle będzie odbijała, czy te masy też się odbijają. Robisz kulkę? Ja mam teorię, Kasia, że w ogóle Biedronka znalazła jakichś wielkich olbrzymów i zbierali po nich gumy. Kasia testuje. Dobra. I sam odbić? No, odbij o stół. Odbijać trochę. No, tak mało. Zobacz, widzisz, jak się postarasz, to... Pokaż mi ją jeszcze. Czyli słuchajcie. Odbijać się odbija, ale ona jest mega, taka mięciutka. A ciekawe się jak ten. I ona jest taka... No, taka mokra. No, ale powiem ci, że super jest uczucie, jak teraz ją ode mnie wzięłaś. I mam takie bardzo gładkie ręce. Strzela. O! Strzela trochę.
i pachną mi te ręce. Gumą bananową. Ona naprawdę bardzo ładnie pachnie, ale pachnie. Też czuć tą, ten zapach, ale coś tam jeszcze czuję, ale nie wiem. Takie coś wymieszali, albo obok czegoś leżała. No właśnie, ale co, przez pudełko by to przeszło już tak no, szybko? No, już tak spróbujemy sobie razem zrobić. Co, co, to, tak. Nie wiem, o co ci chodzi, masz. Żeby we dwie to rozciągnąć. Ja je w jedną, ty w drugą. Aha, dobra, to uwaga. A faktycznie, czekaj. Strzela. Czyli zobaczcie, nasza masa strzela, odbija się w miarę. O. I się rozciąga super. Strzela też. Jak te ultraplastelinki, crunchy. Ja bym tak bardzo chciała zrobić taką gumę z tego, taką, taki, o, ba, o. O, zobaczcie, jak czadowo. O nie, dziury się. O nie, już się psuło. Jaka pojęczynka w ogóle. Czyli robi się w pojęczynę, jak nasza. Ale guma ona faktycznie wygląda jak, no. Dobra, słuchaj, bierz górę, dół. Trzy, cztery. Wow! Balona można zrobić, ale ona jest taka naprawdę fajna, taka... Ej, zrobimy jeszcze raz dmuchnięcie, to było fajne. No dawaj, to będziesz dmuchać. Przecież był to balonik, ale fajnie. Uwaga. Już? Teraz ile ona ma tego w środku, czekaj jeszcze. Bo tam z powietrza się do niej dostało pewnie. No, fajnie. Gotowa? No. Trzy, cztery. Uuuu! Yeah! Ale zobaczcie w ogóle, jak ona fajnie, tu tak no. Jak się w ogóle już się popsuło, ale ma takie fajne małe takie dziury, jak prawdziwa guma z buzi. O, co? No taka prawda. No, ale to fajnie. Mi się mega podobało. Bo tak samo bym tego nie dała rady zrobić. No nie, może z jednej strony, z drugiej. A, bo co ci leci? Ale by pochodziło razem. A może balona zrobimy? A zróbmy tak, tylko tak dotąd. Dobra. I spróbujemy dół. Okej, trzy, cztery. Nie, nie, góra dół. Aha, góra dół. No już? Dobra, biorę. Wow! O, dziury mamy! Łap, Kasia, łap! Kasia lubi się bawić tam moją masą fajowską. O, to jest takie fajne, żeby zrobić właśnie... Ale to jest ciężkie. Ciężkie? Co jest ciężkie? Do zrobienia... Placka, ty chcesz robić, czy co? No. Gumę taką balonową. Fajna jest, mnie się tam podoba. Ale mi też się bardzo podoba, szczególnie zapaszek. No, ładnie pachnie. A co mi się dziury robią? Specjalnie. Masz. Ładnie. Dawaj. Wow! Złapałam! Brawo! Tyk! No fajnie się rozciąga, trzymaj, tak? A spróbuj tak bardzo. Masz. Ale się naprawdę mega rozciąga. Moment, bo nie za dobrze. Ładnie się rozciąga, super, podoba mi się. Dobra. Proszę. Proszę bardzo, Kasia, możesz sobie wziąć. Zjeść. Tak. Smacznego. Dziękuję. To dzieciaki, zakończyłyśmy nasz odcinek z naszą, słuchajcie, fajowską masą puszystej jak zabawy. Jak się chyba ją ukradnę. Właśnie tak, którą zakupiłam w Biedronce. Naprawdę były fajne różne kolorki. Jeszcze raz przypomnę, czekajcie, muszę sobie wziąć moją podpowiedź. Zielone jabłuszko było. Pianki, jestem mega guma ciekawa. Balonowa i mango. No i nasza to oczywiście guma balonowa, właśnie tak to już wcześniej mówiłam o tym. Mi się bardzo ona podoba, jak Kasia powiedziała, jestem tak samo ciekawa tej właśnie pianki. Fuj, jak to wygląda! Fuj, jakbyś nie wiem, co zrobiła z tą gumą. A to fajne jest, bo to się tak fajnie odkleja. Tak, może sobie tak, o. Tak, czyli ogólnie ta masa jest fajna, w ogóle jest taka dziwna w dotyku, w ogóle są takie miękkie ręce teraz po niej. Właśnie mówiłam, no, że tak jak ci oddałam, to miękkie się były. Czyli tak, ma superowe, słuchajcie, zelenie ta nasza masa, rozciąga się. Są pierdła. Po niej miękkie ręce. Pierdzi i coś jeszcze robi. I rozbawia, to może jest. I rozbawia ludzi, tak. Słuchajcie, komu się ona oczywiście podoba, niekoniecznie zostawi kciuka w górę, dajcie znać w komentarzu, który kolor wam się najbardziej podoba. Zielony, żółty, różowy czy niebieski, czy biały? Pomarańczowy mango! A, pomarańczowy, właśnie. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa!